No dzień dobry się z Państwem po bardzo długiej przerwie. Staramy się nadrobić zaległości. Sezon wyścigowy za nami. Mamy trochę więcej czasu, żeby ponagrywać, pogadać, zająć się kolarstwem filmowym. Słuchajcie, wczoraj piękna trasa, 150 km. Sakal Obra zdobyta. Ponad 2200 w pionie. 7 godzin w siodle. Tyłek trochę boli. Nieprzyzwyczajony człowiek do jazdy przez cały dzień. U nas już koniec sezonu, więc jak się uda wyskoczyć na godzinkę, dwie, to max. No a tutaj pogoda nadal wybitnie kolarska. Super, super sprawa, taki kamp na zakończenie sezonu. No i co? I po tej trasie wczorajszej tyłki bolą. El Directore zarządził dzień wolny, więc każdy spędza go jak chce. Część osób poszła na plażę. Część, tak jak my, wybrała się na coffee ride'ik. No i z tej okazji właśnie chciałbym Wam pokazać trochę backstage z nagrywek, które dzisiaj będziemy robić, bo jedziemy sobie, właśnie się wspinamy w okolice bazy militarnej pod Palmą. No i co? I spróbujemy sobie tutaj porobić jakąś sesję, ponagrywać winkielki, zrobić jakieś fajne zdjęcia. Jedziemy na razie w czwórkę, ale Maniek mówił, że do nas dojedzie. Nogę jak na emeryta ma całkiem niezłą wciąż, więc pewnie nas dogoni, no i będziemy mogli coś podziałać. Z życia kolarza. 3 kilo lżejszy. A to teraz będziesz zasuwał pod górę. No a jak? Wychodzi wszystko. Doping, Nie, no tego miałeś głośno nie mówić. Nie możemy tego puścić. Nie możesz? Ja myślałem, że nawet trzeba. No, kochani, wczoraj nam się nie udało niestety nagrać tutoriala z jazdy po winklach. Maniek musiał uciekać do swoich zajęć, ale uda nam się to zrobić, mam nadzieję, dzisiaj, bo jesteśmy właśnie po trasie. Część ekipy się zjeżdża. Największe konie o te tam. Już są na górze, już dojechali, więc poprosimy zaraz Mańka, żeby nam wyjaśnił, jak powinno się pokonywać zakręty na zamkniętej drodze. Tak jest, dzisiaj będziemy się uczyć, jak optymalnie wejść w zakręt, żeby go pokonać jak najszybciej i żeby przy wyjściu mieć jak najlepszą prędkość. Jak wchodzimy w zakręt w lewo, żeby jechać jak najkrótszą drogą, czyli zaczynamy wchodzenie w zakręt od prawej krawędzi drogi, przycinamy maksymalnie do lewej krawędzi, tak żeby przy wyjściu z zakrętu ponownie znaleźć się przy krawędzi prawej. Przy zakręcie w lewo składamy się, przesuwamy się troszeczkę do tyłu na siedzeniu, żeby zbalansować trochę ciężkości i wystawiamy lewe kolano. Kiedy zakręt jest w lewo, wystawiamy lewe kolano, kiedy zakręt jest w prawo, wystawiamy prawe kolano. Jakbym to skomentował, no nie ma się do czego przyczynić. Tak nie wolno robić. Kiedy wchodzimy w zakręt, dohamowujemy w prostej linii. Kiedy zaczynamy się składać w zakręt, już nie możemy dalej hamować. Więc o to w tym wszystkim chodzi, żeby przy wejściu w zakręt już mieć odpowiednią prędkość do wchodzenia w zakręt. Tam już jej nie redukujemy. Z zewnętrznej do wewnątrz i do zewnątrz. No, bardzo ładnie. Urwał. Urwał elegancko. Czyli poprawka zaliczona. Tak jest. Tak.
Kolejny tip, kiedy zbliżamy się, jechaliśmy z maksymalną prędkością, wchodzimy w taki ciasny zakręt, więc musimy mniej więcej pamiętać o tym, żeby zredukować na takie przełożenie, żebyśmy mogli bez przepychania od razu po zakręcie dokręcić. Ujeżdżaję! Do zewnątrz, lewe kolanko do... Dobrze. Trochę bardziej się składa tułowiem, a tu siedzi prosto, a chodzi o to, żeby się w całości w jednej linii wychylić do środka zakrętu. Ale było ok. Nagryweczki porobione, zdjęcia popstrykane. Wracamy do hotelu, zahaczymy jeszcze pewnie jakąś kawusię, a może nawet jakiś lunchyk. No to już się staje powoli obozową tradycją, że po jeździe wskakujemy na jakieś tapasy albo na jakąś pizzkę do naszego kampowego baru. No i co? Popołudnie wolne, więc pewnie polecimy na plażę. Trochę kampowego życia. Zobaczcie, jak wygląda hotel, albo czym się różni hotel zwykły od hotelu rowerowego. Otóż w hotelu rowerowym mamy takie oto zaplecze. Proszę bardzo, stojaczek rowerowy jest. Propozycje tras są. Mapa oczywiście jest. Zapraszam, zapraszam. Jest lustro, żeby się pięknie się mogli przygotować. No i idziemy do rowerowni teraz, proszę bardzo. Tak jest zaplecze w hotelu. Serwismeni są na miejscu, sprawdzają, czy karbony nie popękane. To jest tylko